Miałbym ochotę splunąć. Przyszło mi bowiem dzisiaj mówić o targowicy. Nie da się ani rusz przeskoczyć tego rozdziału do naszych dziejów. Nie można wydrzeć i spalić tej czarnej karty. Nie wolno jej zatajać. Przeciwnie, trzeba mówić o niej bez jakowegoś znieczulenia, bez narkozy. Targowica, ach, jakaż wymowna ta nazwa. Targowica, ta mała, brudna mieścina przeszła do historii jakby trafunkiem, gdyż Konfederacja Targowicka powstała właściwie gdzie indziej. Manifest targowicki ma datę fałszywą. Ułożono go bowiem i podpisano i zaprzysiężono nie 14 maja, lecz naprawdę 20 kwietnia 1792 roku w Petersburgu, nie w Targowicy. To małe oszustwo. Twórcom Konfederacji zależało na tym, by tekst jej posiadał jakieś bodaj pozory treści samodzielnej, niepodyktowanej przez Rosjan. W rzeczy samej akt cały skomponował Moskal. Popow. 14, albo nawet mniej, bo 13 warcholów wybrało się do Petersburga z pokorną prośbą, czyli supliką, błagając carycę Katarzynę, by wzięła Polskę w swą opiekę i zagwarantowała wolność stanowi szlacheckiemu. W tej ohydnej suplice znajduje się zdanie. Wielka Katarzyno, podobna bogom, bardziej jeszcze przez chęć czynienia dobrze niż przez posiadaną przez nich władzę nieograniczoną, tobie jednej przystało być bogiem przyjaznym wolności polskiej. Otwiera się przed nami jakaś bezdenna otchłań podłości, cynizmu i głupoty. Rosja jest państwem rządzonym przez carycę, która dzierży władzę absolutną, nieograniczoną. I właśnie ta caryca ma bronić wolności Polski. Ma wysłać swą armię, by wyswobodzić Polaków z więzów i kajdanów nałożonych im przez Konstytucję 3 maja. W słowach nikczemnej supliki słyszymy te same akcenty, do których przywykło nasze ucho w ciągu ostatnich lat 10. Rosja gwarantuje wolność Polski tak samo w połowie XX wieku, jak z końcem XVIII. Kropla w krople. Choć Targowica była miejscem, gdzie dokonano tylko formalności, przecież nazwa tej mieściny stała się symbolem zdrady, zaprzaństwa i wszelkiego łajdactwa. Jest tym symbolem po dziś dzień, a nawet w ciągu obecnej wojny symbol ów nabrał szczególnej aktualności. Polacy, zatrzymałem się na słowie Polacy. Nagle z zakamarków pamięci wytrysnęło zdanie poety, który spośród naszych wieszczów odznaczał się najtęższym mózgiem i wolą. Umiał zaś nie tylko cierpieć i kochać za miliony, ale także za miliony myśleć, za miliony nienawidzieć. Mówi o Wyspiańskim. Jest w jego dramacie pod tytułem Wyzwolenie scena, gdy bohater tej sztuki, Konrad, powiada: bo wszędzie są złodzieje i rozbójcy i oszusty, ale za nich nie może być odpowiedzialny naród. Oni nie są narodem. Jest to myśl niezmiernie logiczna. Wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną, w każdym klimacie, w historii wszystkich wieków i wszystkich państw są złodzieje, oszuscy, zdrajcy. Nie brakło ich więc także u nas w epoce wielkiego zrywu Konstytucji Majowej, gdy Polska zdawała się startować w nowe życie. Ale za nich nie może być odpowiedzialny naród. Oni nie są narodem. Opozycja przeciw ustawie była zalążkiem Targowicy. O niektórych członkach Sejmu Czteroletniego, o przyszłych targowiczanach mówi Franciszek Zabłocki. Jestem teraz w robocie pisania żywotów wszystkich naszych łajdaków, szelmów i huncwotów. Niemcewicz w satyrze poświęconej hersztom targowickim wkłada w usta szczęsnego Potockiego słowa: jam jest narodem, moja święcona osoba. Co Polacy zrobili, mnie się nie podoba. Cofnę się jeszcze do Sejmu Czteroletniego, w skład którego wchodziło 500 senatorów i posłów. Ilu z nich występuje przeciw ustawie majowej? 17.
I tych 17 zostało na sali sejmowej, podczas gdy reszta posłów i senatorów idzie do kościoła, by złożyć przysięgę. 17 na 500, zatem odsetek znikomy. W kościele jest naród. Naród śpiewa Te Deum, naród wiwatuje na ulicach Warszawy. Garść, garstka warchołów, ludzi przekupnych, albo fanatyków, albo półłówków, lub zgoła wariatów czy komediantów. Jak poseł Suchorzewski, który ubrdawszy sobie, że konstytucja przyniesie Polsce niewolę, na sali sejmowej wyciągnął karabele z pochwy, by zabić swego małego synka i ocalić go w ten sposób od tej niewoli. Cóż za błazeńska scena, godna areny cyrkowej. Syna chce zabić. Oczywiście udawał, zgrywał się jak ostatni kabotyn. W kościele? Przed ołtarzem znaleźli się ci Polacy, których ogarnęła i porwała wielkość świni, którzy działali pod nakazem mądrości i miłości, patriotyzmu, instynktu samozachowawczego. Lecz był to instynkt w najszerszym słowa znaczeniu, ten, który pragnął zachować państwo od zagłady. Przez usta Ignacego Potockiego, który zagaił obrady dnia 3 maja, przemawiać zdawał się Duch Święty w słowach pięknych, gorących i głębokich. Dozwól, wielki Boże, abyśmy dobro Rzeczypospolitej ustanowili, a do nieprzyjaźni prywatnej nigdy nie wracali. Ta mowa wygłoszona w Sejmie była jakby modlitwą. Nieprzytomne miotanie się Suchorzewskiego i innych oponentów to jakby pląsawica, taniec opętanych przez diabła. Prosiłaby się woda święcona jej egzorcyzmy. Gdy w rok po uchwaleniu ustawy majowej przez naród zawiąże się Konfederacja Targowicka, Suchorzewski znajdzie się od razu w pierwszych jej szeregach pod komendą 3 głównych, jak ich trafnie nazwał Niemcewicz, hersztów: Rzewuskiego, Szczęsnego, Potockiego i Branickiego. Ale ten hetman Branicki czy Branecki otwarcie zwykł był o sobie mówić z dumą: Je suis Rus, jestem Rosjaninem. Czyli świadomie odciął się od narodu, nie był jego członkiem, wyrzekł się polskości. Trochę, bodaj odrobinę lżej robi się nam na duszy. Oczyma poety tego, co umiał myśleć i umiał nienawidzieć, oglądamy taniec diabłów, którzy śpiewają: Hulej, dusza z nami w zgodzie, potańcujemy w gospodzie, pocałuj się z nami, pocałuj, nie żaluj ta, hetmanie kieski, braliś ta pieniążek moskiewski. Hej, hetmanie, hetmanie Branecki, pali pieniążek moskiewski. Targowica była dzielem mniejszości, ale za tą mniejszością złożoną z warcholów stała armia rosyjska. Patrzmy na rozwój wypadków. Dnia 14 maja Rzewuski ogłosił manifest, w którym są słowa o wierze, wolności, całości granic, zachowaniu potęgi narodowej. Mijają zaledwie 4 dni i Rosja wypowiada wojnę. W granice Rzeczypospolitej, które miały rzekomo być zachowane w całości, wkracza 100-tysięczna armia carycy. Bogom podobna, przyjazna wolności Katarzyna, wysłuchawszy pokornej supliki Targowiczan, rozpoczęła wojnę, której rezultatem był drugi rozbiór Polski. Była to wojna przeciwko konstytucji. Rosja wypowiedziała ją, ponieważ konstytucja mogła uczynić Polskę państwem silnym, zdrowym, rządnym i dobrze zorganizowanym. Nawet najbardziej zapamiętali krytycy przeszłości naszej, wytykając błędy i luki w ustawie majowej, nie mogą pominąć jej wielkich zalet. Zniesiono gorszący targ o koronę, wprowadzając zasadę dziedziczności tronu. Ogromny krok naprzód. Król nie jest lalką ubraną w gronostaje, ale posiada władzę. Polska, zamiast być szachownicą udzielnych i magnackich państw i państewek, ma się stać tworem jednolitym. W polu widzenia twórców konstytucji znajdują się nie tylko możnowładcy, ale także inne warstwy społeczeństwa. Pojęcie narodu rozszerza się. Administracja została usprawniona. Okoliczności
opracowywania projektu ustawy są konspiracyjne, albo nawet jak gdyby romantyczne. Stanisław August poprzez jakieś zakamarki, schody Zamku Warszawskiego przemyka się do pokoju, w którym mieszka ksiądz Piatoli. Obok Ignacego Potockiego, Malachowskiego i Kolontaja, jeden z głównych konspiratorów. Noc ciemna. Przed królem idzie dworzanin, trzymając kandelabr. Ten dworzanin jest głuchoniemym. Właśnie jego wybrał król. Jakież to dziwne. I w tej atmosferze tajemniczej, romantycznej, jak rzekłem, rodzą się myśli trzeźwe, praktyczne. Głuchoniemy pokojowiec gasi świece, bo przez okna zagląda już zorza poranna, jutrzenka, jutrzenka majowa. Lecz spiskowcy z królem na czele radzą dalej o podniesieniu życia gospodarczego, o tym, by powiększyć ilość wojska, by zreformować sądownictwo, by znieść liberum veto, a wprowadzić zasadę większości głosów. Wszystko to zaś są pozycje, które muszą w najwyższym stopniu wywoływać niepokój u naszych sąsiadów, głównie Rosjan. Polska jest w stanie fermentu. Oddycha całą piersią. Wyładowuje myśl swą w setkach broszur, pism polemicznych, projektów i paszkwilów, które jak wiersze Zabłockiego lub Niemcewicza zwracają się przeciwko wszystkim łajdakom, szelmom i huncwotom. Ten nieustanny, gorączkowy ferment myśli jest dla Rosjan czymś najbardziej niepożądanym. Rosja pragnie, by Polska była słaba, bezbronna i bezmyślna, więc taka, którą łatwiej będzie zagarnąć. Targowica niszczy wszystko, co stworzyła ustawa majowa. Król? Niech będzie lalką pozbawioną wszelkiej władzy. Król został odsunięty nawet od spraw oświaty i wychowania młodzieży. Jednolitość państwa? Przeciwnie. Targowica wzmacnia separatyzm polsko-litewski i nie poprzestaje na tym, gdyż chce podzielić państwo na trzy osobne prowincje. Mieszczanie otrzymali prawa w Konstytucji Majowej, a Targowica mówi o nich: jeżeli mieszczanie dotąd byli ludem głupim, przy zyskanej wolności są ludem zuchwałym. Trzeba ich ukrócić, jak trzeba odebrać chłopom nawet to, co konstytucja oględnie nieśmiało zwie opieką państwa. Wszystko ma być po dawnemu. Cenzura, pogarda w stosunku do innowierców, dla nieszlachty zamknięta droga do urzędów, do wyższych stopni wojskowych. Zapada noc, w której słychać głos struny złowróżącej. Targowiczanie widzieli w konstytucji objaw warcholstwa. Na myśl o tym przypominają się słowa Konrada z Wyzwolenia, które odwraca sprawę o 180 stopni. Warcholy to wy! Wy, co liżecie obcych wrogów pod loże, czołgacie się u obcych rządów i całujecie najeźdźcom łapy. Wy, lokaje i fagasy cudzego pyszalstwa, co nie czujecie się Polską i żywym poddaństwa i niewoli protestem. Wy, sługi, drżyjcie, bo wy będziecie nasze sługi i wy będziecie psy zaprzęgnięte do naszego rydwanu i zginiecie. I pokryje waszą podłość niepamięć.